Hej wszystkim! Z tej strony Atakama na waszych ekranach kolejny odcinek z Alicji Online i kochani, spójrzcie na mój stan konta, jestem bogata! Bogata w Alicji! Dlaczego? Dlaczego mam 5 milionów? W sumie wiecie co? Sama byłam w szoku, ale powoli i pomalutku wam wszystko opowiem. Pewnie już wiecie, a jeżeli nie, to zapraszam do linku w opisie. Tam jest wszystko wyjaśnione. Słuchajcie, tam jak sobie wejdziecie i poczytacie, to jak zaobserwujecie w ogóle te strony, to będziecie po prostu na bieżąco i będziecie wiedzieć szybciej niż mój odcinek, co się dzieje. Także no, jeżeli chodzi o te 5 milionów, dlaczego ja je mam na koncie? Była taka sytuacja, że po prostu niektórzy gracze wyhaczyli jakieś tam przekręty i dodawali sobie karotki i po prostu jakby no oszukiwali. I gracze, którzy byli fair w stosunku do twórców Alicji, dostali jakby nagrodę, zwrot podatku z wszystkich swoich hodowli. Ojejku, co mi się tak nagle przybliżyło? Okej, no i ja właśnie ten zwrot podatku dostałam w wysokości 5 milionów, czyli naprawdę, naprawdę duży ten podatek, tak? I jestem totalnie w szoku i w ogóle cieszę się bardzo, że tutaj twórcy Alicji w ten sposób podchodzą do gry, że to jest mega sprawiedliwe, to mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że wy też dostaliście zwrot podatku i że był wysoki. Żeby go odebrać, wystarczyło wejść w rzeczy, w inne, w przedmioty inne i tutaj był taki giftbox, który trzeba było nakliknąć, nacisnąć i otworzyć go i właśnie w ten sposób. Także jeżeli jeszcze nie zrobiliście tego, to sprawdźcie u siebie, czy też nie macie czegoś takiego. Kolejną rzeczą jest kolejna aktualizacja, bo tam to było dzień przed aktualizacją, to z tymi karotkami, a teraz przechodzimy już do tej głównej aktualizacji, czyli do nowej maści dodanej na Alicji. Długo wszyscy na nią czekali, to znaczy wszyscy, tak myślę, w większości. Jest to gniada jabłkowita i ona jest przepiękna. To jest przepiękny złoty koń z jabłuszkami i można go sobie teraz zbridować. Przez 4 tygodnie będzie on w hodowli jako bot. Później niestety już nie będzie można. Zaraz wam go pokażę, bo jest po prostu przecudowny. Ja nie mam nawet chyba... Czekajcie. Już go widzę, GM! Mam miejsce, jej! Zrobię sobie z... Czekajcie, on. No, niech będzie. Willow, gdzie jesteś? Tutaj. I tutaj, zobaczcie. To jest on. I teraz wejdziemy tutaj. Czekajcie, bo muszę tak kliknąć. I on może się pojawić w wersji z białą grzywą, z czarną grzywą, z brązową i chyba z szarą. Jeżeli dobrze wyczytałam, oczywiście tam w opisie będą linki, tak jak mówiłam, tam będziecie mieć wszystko dokładnie opisane. I my na dzisiejszym odcinku postaramy się uzyskać taką maść. W końcu nas na to stać. Także bardzo się cieszę, naprawdę strasznie się cieszę. I lecimy bez zbędnego przedłużania. Mam nadzieję, że coś nam się uda. O, trzymajcie kciuki, bo naprawdę zależy mi na tej maści, bo jest przepiękna. Moim zdaniem jest po prostu przepiękna. Ja uwielbiam konie z jabłuszkami, więc... O, ziemnior! Fajnie, że jest za 10 tysięcy. No dobra, statystyki nie są najlepsze. I w ogóle przepraszam was za mój głos, ale no, jestem chora znowu. Tak to jest, jak się do pracy jeździ rowerem. Dokąd idziesz? W ogóle jak on tam wygląda z genami, bo ja tak sobie briduję i nawet nie zauważyłam. Czekajcie, zaznaczę sobie tu. Geny. Tutaj już ludzie chyba wystawiają nawet, słuchajcie. O, wow! To już ludzie mają z genami! O, cholercia! Nie spodziewałam się tego. Myślałam, że tylko z botami, ale fajnie! I właśnie wiem, że tylko przez 4 tygodnie będą mogły... Ooo, jaki ci liczny! Dobra, wiem, że 40 tysięcy, ale raz można spróbować. Jeju, jakie cudo! Chociaż ja bym chyba wolała z czarną grzywą. No i wiedziałam, że tak będzie. 150. Ach! Platina. Ten z brązową też bardzo ładny jest. No dobra, 10 tysięcy. Wiem, że mała szansa, ale spróbować zawsze można. To nie ma, wiecie, reguły, że się nie uda i tak dalej. To jest jednak gdzieś tam jest jakaś szansa. Gdzieś tam jest jakaś szansa. Dobrze, dobrze powiedziałam, myślałam, że się poplątałam. O, okej, okay, jej! Jeju!
tak szybko? Widzicie? A miał małą strzałkę i to jest właśnie to, o czym mówiłam. 173 punkty. Jej! Primo! Może być primo. Pokaż, jak wyglądasz. Taka grzywka, ale masz już geny plus 5. Wiecie co? Dobra, to ja tego wywalę. Papa Delgado. I teraz, o kurczę, to będzie ciężkie, bo on nie ma dobrych statystyk, wiecie? No ale dobra, no ale dobra. Coś tam popróbujemy. Chciałabym, żeby on był z długą grzywą, wiecie? Bym była szczęśliwa, ale z czarną mi się chyba podoba najbardziej, tak mi się wydaje. A wiecie co, zrobię tak, grzywa, żeby była długa, albo i rokes. I teraz sobie poszukamy 60 parę stron, to sporo! To ile osób wczoraj już musiało tu siedzieć i breedować? Tu mam jakiegoś... O, ale kurczę no, naprawdę, akurat takie statystyki, ale spróbujemy. Spróbujemy, zobaczymy, może coś tam wyjdzie. No dawaj, dawaj. Jej, podoba mi się bardzo ta maść. No i nie wyszło. Znów mi w życiu nie wyszło. Ale my dostaliśmy dwa eliksirki, a właśnie chciałam kupić. Ten też jest ładny, ale 40 tysięcy. Czekajcie, a szansa na ciążę jakbym wzięła? Tu mamy geny plus 1, zobaczcie. A z Karem. Wallaha. Dobra, spróbujemy. Wiem, że geny plus 1, ale... No, wiecie. Tak jak mówiłam, zawsze jest ta szansa. Tak jak ostatnio wyszło. O, widzicie? No nie! Okej. Okay. To jest odcinek totalnie przypadków. Słuchajcie. I zobaczcie, jakie statystyki. Wow. Baron, Kobalt, Aller. Tatsu fajnie brzmi, tak gładko przez ten... Wow! No to primo, do widzenia. I Tatsu nam zostaje, wow, ale aż muszę go zobaczyć. Wow! Jaki śliczny, jestem w nim zakochana. I ta jabłuszka, po prostu wygląda cudownie. Po prostu wygląda cudownie, na pewno go wystawię na hodowlę. Jeju, ale genialny! Dobra, czekajcie, odbiorę jeszcze ten tysiak. O, dajcie znać, czy wam wyszło! Czy wam wyszły te koniki? Bo ja jestem po prostu zakochana! I teraz, jak już mam, chciałabym, żeby miał gęstszy ogonek. I bym musiała usnąć jeszcze jakiegoś. A, ale będzie ciężko. Nie mam żadnego konia, którego chciałabym usunąć i mam tylko jedno miejsce. Mam nadzieję, że dodadzą więcej miejsc tutaj dla nas. Dobra, hodowla, wchodzimy i teraz Tatsu. To jest ten giemot, więc nie, bym chciała jeszcze raz sobie właśnie wyszukać. Ojej, z irokezem jakie śliczne! Plus 3 geny, no nie, to słabo. Ten ma plus 7, 25 tysięcy, dobra, spróbujemy. Szkoda, że masz ten. Szkoda, że masz taki ogonek. Cieniutki. Ale ten Tatsu wygląda pięknie. Okej. Ziemnior. Ziemnior bez potencjału, ale wychodzą nawet dobre statystyki, powiem wam. Alnair. Alnair. Okej, okay, jak... O, no i proszę! Czemu nie ta maść? Dlaczego nie ta maść? Ale skoro dał takie, no to może spróbujemy jeszcze raz. Bo skoro dał z długą grzywą i z długim ogonem, to... To może coś mieć fajnego w genach. Ajeju. Jasny ziemnior. I już gorsze statystyki. Ozzy! Fajne imię Ozzy. Jak ty tam wypadasz? O nie, o nie! Chciałbym się pobawić z marchewką na patyku! Czekajcie, geny. Spróbujmy jeszcze raz z genami. No, ale 62 strony, masakra! Valerian! To mi się kojarzy, słuchajcie, z jakimś lekiem. Valerian! Coś było! O Jezu! Masz jaśniejszą chyba troszeczkę grzywę niż mój. No nie! Same ziemniaki! I jeszcze z tą łysinką, która mi się nie podoba.
Same ziemniory się rodzą. Co się dzieje? Jezu, jakie imię! Idę dalej. Długa gleba jestem teraz, więc potrzebuję więcej jedzenia. No to idź sobie, poszukaj. Dobra, no tutaj nie, no ten mały jest taki. Kurczę, szkoda mi kasy. Ten ma za małe statystyki. Widzę, że tu ludzie wystawiają jakby już takie naprawdę wytrenowane te konie, bo zobaczcie, no tak to wygląda. 40 tysięcy, ale geny plus 9 i dużo punktów. Dobra. Let's do this. Z Irokezem też bym mógł się urodzić, bo też mi się podobają. Jakbyście słyszeli jakieś dźwięki, to właśnie go jak przyszedł ze sklepu. Jej! Urodził się! To już trzeci na tym odcinku, więc słuchajcie, jest szansa na te konie, naprawdę. I nie trzeba wcale ten. Wow, i mamy buldożera! Nie trzeba wcale mieć dużo pieniędzy. Wudu! No jeju! Ale słuchajcie, geny plus 9! Zobaczmy, jak on wygląda sobie tutaj. Moje IQ ma ponad 40. Wow! Pokaż, jak wyglądasz. Kurczę, no, ja go sobie zostawię, no geny plus 9. To już jest coś, no nie? To już jest coś. No to jakiego by tutaj usunąć? Kurczę, wiecie co, nie mam pojęcia. Chyba jakiegoś Iworka usunę, bo mi się te Iworki tak nie bardzo podobają. I on ma też taki sobie rodowód. Dobrze, Jaskierku, do widzenia. Jestem niedobrym, złym człowiekiem. Wudu, szukamy dalej. Geny. No i dalej, coś, żeby było więcej możliwości. Tu mam za 20. Uuu, ale statystyki nie te. Statystyki nie te. Taki maluszek. Tutaj. Ojej, ten jest wysoki, ale z nim robiliśmy chyba i nic nie było. Ten też ma statystyki nie te. A z karą grzywą, z czarną, bardzo bym właśnie chciała. Kurczę, a nic mi nie wychodzi. Ten jakiś liczny, ale zobaczcie, no, słabe staty ma. Dalej. Takie sobie. Takie sobie. No nie, to nic nie ma. To już, nie, to wezmę szansę na ciążę. Chociaż nie, bo nie chciałabym popsuć tych genów, które teraz są. No dobra, czyli coś będzie trzeba wziąć droższego. Droższego z większym serduszkiem. Wiecie co? I chyba to zrobię z tym. I jaki by wyszedł w statystykach, taki by wyszedł. Najwyżej bym sobie zrobiła w końcu konia na szybkość. Godziaku, wierzę, że mi się udało za którymś tam niedużo razy musiałam próbować. Niedużo razy? No. No nie. Tego konia też kiedyś chciałam, już wam mówiłam. Chciałam go z białą grzywą, ale mi nie wychodziło i się poddałam. Ojej, okropne, tak myślałam. No i wypuszczę. Ale ojeju, życzliwy. Czemu? Dobra, szukamy dalej. Tam był jakiś za 20 tysięcy, słuchaj. Ale ojejku, no widzicie, to jest to. Eagle Eye. Słabe staty. Tu jest jakiś... Nie. No dobra, ten niech będzie, 93. Krótki ogonek, ale może się urodzić długą grzywą. Z białą też przepięknie wyglądają. No, o nie, gniady mączysty! Tylko nie wyglądają ogólnie tak, jakby miały wysiwieć zaraz. W sensie, wiecie, od oczu, od pyska. Jakby miały zmienić kolor sierści po prostu wraz z dorastaniem. Dobra, i mamy przycięty, tak myślałam. I jeszcze raz. Czy ja tutaj mam coś? Nie mam nic. Ten jest za 40. No, Walerian, czy on coś nam dał? Możemy spróbować. On ma też geny plus 9. Wiem, że jest to dużo pieniążków po 40 tysięcy, ale póki mam, to będę korzystać. Domyślam się, że one też dużo zarobią. No i nie wyszło. Dobra. Słuchajcie, myślę, że dobijemy tak sobie do
To tak jeszcze z raz, może dwa razy. Czekajcie, bo ja go tutaj mam chyba. Tu jest ten. Ale nie mam miejsca. Krótka. Dobra, i tutaj on ma genę plus 9 też. No to sobie spróbujemy. Ogólnie zauważyłam, że póki nie miałam genów plus 9, to wychodziły łatwiej. A teraz, kiedy mam geny plus 9, to wychodzą jakby troszeczkę oporniej, widzicie? To jest takie, no. Dobra, jeszcze raz z tym Valerianem. Valerian. No i szampański się urodził. No niestety. I mało punktów. No cóż, aler. I myślę sobie, że na dzień dzisiejszy... No dobra, ostatni raz. Obiecuję, że to już ostatni raz. Bo to tak jest, że później, wiecie, się cały czas tak robi. No nie! I kropek, ale nie taki! No nie! I widzicie, nawet coraz gorsze statystyki są, więc... więc słabo. Ja generalnie tak sobie myślę. O, okej, okay, dobra, to zrobimy tak. Zrobię jeszcze raz z tym, a później z Tatsu jeszcze raz spróbujemy, także to będą dwa ostatnie razy, bo tu mamy plus 15% szans na ciążę. Chociaż z tą szansą na ciążę to i tak nie jest najgorzej. Często się rodzą źrebaki, nie wyskakują karty. No, akurat teraz wyskoczyły, dobra. O, ale 10 tysięcy, czyli chociaż troszkę nam się zwróciło. Dobra, próbujemy ostatni raz tym z tym. Tym z tym. To jest ogólnie chyba jego ojciec. Tak mi się wydaje. Chociaż nie jestem pewna teraz, już będę musiała później sprawdzić. No i widzicie, i teraz już przestało iść. O, wow, 25 tysięcy karotek się zwróciło, dobrze. Dobrze! I to już jest ostatni raz, naprawdę, totalnie ostatni raz, już przysięgam. Draw flat. Ojej! I zobaczcie, on ma serduszka, no nie no, przecież ja nie mogę tego tak zostawić. Jeszcze raz. Aż o 20% szansa wzrosła. To tym bardziej się nie urodzi. A pewnie jak się urodzi, to nie tak, jakbym chciała. No, tak myślałam. Kurczę. No cóż, będzie trzeba próbować. Dajcie znać, czy ogólnie chcielibyście sobie zobaczyć, jak briduję konie i jak staram się o mojego teraz kolejnego w kolejce wymarzonego. Czy wolelibyście, żebym sobie to zrobiła poza odcinkiem, a Wam już je tylko przedstawiła? Tymczasem będziemy kończyć, a więc mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał, że aktualizacja jest fajna i że też cieszycie się, że Alicja jest w ten sposób sprawiedliwa dla graczy. Dajcie koniecznie o tym znać. Dajcie znać, czy udało Wam się wybridować tą maść i czy Wam się w ogóle podoba. Ja Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się i cześć!